Cześć, ja jestem Marcin Siwicki i jestem wykwalifikowanym szkoleniowcem social media. Pomagam blogerom, vlogerom, twórcom internetowym, influencerom, przedsiębiorcom oraz osobom prywatnym w nabyciu niezbędnej wiedzy i umiejętności do budowania własnej marki w social mediach. W dzisiejszym poradniku pokażę Wam, w jaki sposób połączyć wszystkie Wasze konta w mediach społecznościowych w jedno. Jeżeli macie kilka kont, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, i chcielibyście je wszystkie skumulować w jednym miejscu, natomiast nie macie jeszcze własnej strony internetowej, świetnym narzędziem będzie Linktree. Jest to darmowa strona internetowa, która pozwala Wam połączyć wszystkie Wasze social media w jednym miejscu, dzięki czemu będziecie mogli korzystać z jednego linku, aby przekierować swoich odbiorców do różnych Waszych platform. Pokażę Wam przykład, jak wygląda taka strona. Tak wygląda moja strona Linktree, w której mogłem sobie spersonalizować przyciski, jakie chcę, oraz dodać wszystkie swoje social media, na których jestem obecny. To samo możecie zrobić Wy i jest to całkowicie darmowe. Teraz przeprowadzę Was przez proces, w jaki sposób założyć konto i je spersonalizować. Zapraszam. Pierwsze, co musimy zrobić, to wejść na stronę Linktree. Link będzie w opisie, więc będzie Wam łatwo przejść na tą stronę. Następnie pierwsze, co widzimy, to niebieski przycisk, który pozwoli nam się zarejestrować. Ja już go kliknę. Jak widzicie, jesteśmy już na stronie rejestracyjnej. Musimy podać nasz mail, wybrać naszą nazwę użytkownika i wpisać hasło. Ja już wpisałem swoje dane. Wy, gdy będziecie wpisywać swoje dane, szczególną uwagę zwróćcie na rubryczkę username. Ta nazwa, którą wpiszecie tutaj, będzie to wasz link, pod którym będziecie w stanie być znalezieni w internecie. Wtedy wasz link będzie wyglądał Linktree, ukośnik i wasza nazwa. Na przykład Marcin Siwicki w moim przypadku. Wtedy, jeżeli ktoś wpisze całą tą nazwę w internecie, odnajdzie waszą stronę, skąd będzie miał dostęp do wszystkich waszych social mediów i miejsc, do których będziecie chcieli go przekierować. Zaznaczamy akceptację regulaminu i rejestrujemy się. Następnie musimy wprowadzić nasze imię i nazwisko oraz wybrać trzy kategorie, do których najbardziej będzie pasować nasze konto. Gdy już przejdziemy przez te kroki, musimy zatwierdzić, że nie jesteśmy robotem i kontynuujemy. Następnie Linktree informuje nas o tym, że posiada dwa programy dostępne. Płatny i darmowy. Możecie sobie porównać, jakie opcje daje program płatny, a jakie opcje daje program darmowy. Mnie w zupełności wystarcza program darmowy, dlatego ten oto wybieram. Ja już prawie przeszedłem przez proces rejestracyjny. Teraz muszę sprawdzić swojego maila, aby potwierdzić rejestrację. W momencie, kiedy to zrobię, mogę kontynuować. Po rejestracji otworzył nam się panel, w którym możemy spersonalizować naszą stronę. W prawym dolnym rogu jest mały samouczek, który może nam pomóc w przejściu pierwszych kroków. Pokażę Wam teraz kilka opcji, które proponuje nam strona Linktree. Przede wszystkim możemy dodać własny link. Klikając na ten przycisk, możemy zatytułować nasz link, na przykład strona www i możemy podać nasz link. Gdy uzupełnimy dane, po prawej stronie widzimy podgląd naszej strony. W taki sposób będzie ona wyglądała na telefonach. Będziemy mieli przycisk z naszym tytułem, czyli strona www, i po kliknięciu w ten przycisk otworzy się link, który wpisaliśmy. Oprócz linków możemy też dodać kategorie. Aby to zrobić, musimy nacisnąć ten oto piorun i wybieramy pierwszą opcję. Tworzyła nam się kategoria, którą możemy teraz nazwać. Jak widzicie na podglądzie, kategoria po prostu dodała nam napis, więc możemy w fajny sposób posegregować nasze linki. Tworzyłem kilka stron, aby pokazać Wam, w jaki sposób możemy posegregować nasze treści. Z tego możemy zmienić również kolor, nasze logo oraz dodać linki do naszych social mediów. Aby to zrobić, musimy przejść na drugą zakładkę. W tej zakładce mamy już większą władzę nad personalizacją naszego konta. Przede wszystkim możemy zacząć od personalizacji naszej nazwy. Następnie możemy dodać krótkie bio i wybrać najbardziej odpowiadający nam kolor do naszej strony. Powiedzmy, że w moim przypadku będzie to czarny z białym. Jak widzicie, strona już się zmieniła, widzimy to na podglądzie. Niektóre kolory i niektóre funkcje będą zablokowane, ponieważ są one dostępne tylko w wersji płatnej, którą pokazywałem Wam wcześniej. Gdy zjedziemy niżej, mamy jeszcze większe możliwości personalizacji naszego konta, natomiast są one płatne. Na samej górze strony możemy dodać jeszcze nasze logo lub po prostu nasze zdjęcie profilowe. Jak widzicie, moja strona zaczyna wyglądać coraz lepiej. Teraz przejdziemy do ustawień. W ustawieniach to, co nas najbardziej interesuje, to social links. Możemy kliknąć na przycisk po lewej stronie lub zjechać po prostu na sam dół. Tutaj możemy wpisać naszego maila. Oprócz tego możemy dodać linki do wszystkich naszych social mediów, dzięki czemu pokażą się one na samym dole strony. Ja dodam tylko kilka, aby pokazać Wam, w jaki sposób to funkcjonuje. Jak widzicie na podglądzie, tutaj zaczną pojawiać się ikonki do naszych social mediów. Teraz pokażę Wam, jak wygląda moja strona w sieci.
Nad podglądem widzicie link, pod którym będzie istniała Wasza strona. Ten link możecie skopiować i wkleić na przykład do swojego bio na Instagramie lub poinformować znajomych na Facebooku o tym, że tutaj znajdą wszystkie treści związane z Wami. Kopiując ten link lub po prostu na niego klikając, zobaczycie, jak wygląda Wasza strona w sieci. Jak widzicie, to jest właśnie moja nowo utworzona strona. Wygląda ona w taki sposób. Każdy, kto będzie miał dostęp do tego linku, czyli Linktree Marcin Siwicki, będzie widział dokładnie tą stronę i będzie mógł wejść na moją stronę internetową, zobaczyć darmowy e-book, czy poznać darmowe narzędzia, a nawet wejść na mojego Instagrama, czy napisać maila. Linktree to świetne narzędzie, a najlepsze jest to, że jest ono po prostu darmowe. Zachęcam Was do tego, abyście zarejestrowali się na Linktree i poznali wszystkie funkcje strony. Na pewno usprawni to Waszą pracę i wzniesie Waszą działalność na wyższy poziom. Jeżeli uważacie, że ten materiał był przydatny, będzie mi bardzo miło, jeżeli udostępnicie go dalej, aby jeszcze więcej osób mogło z niego skorzystać. Zachęcam Was również do subskrypcji mojego kanału, aby nie przegapić nowych filmów. Po więcej informacji i darmowych poradników zapraszam Was na swoją stronę internetową www.marcinsiwicki.com. Jeżeli napotykacie jakieś problemy lub chcielibyście, abym nagrał poradnik w konkretnym temacie, dajcie mi znać w komentarzach lub wiadomościach prywatnych. Trzymajcie się.